W ramach wymiany ze szkołą z Chmielna z 10-dniową wycieczką przebywali na Kaszubach dzieci i młodzież z Armenii. Naszą gminę odwiedzili na zaproszenie Referatu Oświaty i Wychowania gminy Szemud. Przybyli tu, aby zarówno poznać kulturę polską, poznać nasz regionalny folklor, a także zaprezentować swoją kulturę. W ciągu 10 dni odbyliśmy wiele spotkań, poznaliśmy wiele dzieci. Zwiedziliśmy Gdańsk, dużo śpiewaliśmy piosenek. Jako grupa zajmująca się ceramiką odwiedziliśmy kilka wystaw. Nasze dzieci z Armenii poznały wielu nowych przyjaciół z Kaszub. Przywitały ich dzieci ze szkoły podstawowej w Szemudzie oraz dziecięcy zespół regionalny Krośnięta. Goście i gospodarze wzajemnie zaprezentowali sobie regionalne pieśni i tańce ludowe. Obu stronom wymiana kulturalna przypadła do gustu. Okazało się nawet, że alfabet kaszubski Armeńczykom nie był wcale obcy i śpiewali go razem z wszystkimi. Oprócz występów goście mieli okazję zwiedzić klasztor monasteru na Grabowcu oraz zwiedzili naszą izbę regionalną w Łebnie. Tak spędzili ostatni dzień przed wyjazdem do domu na święta, chociaż te obchodzone są w Armenii od 6 stycznia i nieco różnią się od tych w Polsce. Oczywiście idziemy do kościoła, potem odwiedzamy się wzajemnie, wręczamy sobie prezenty, podobnie jak u was. Inaczej nazywa się u nas Mikołaj. Nana w imieniu całej grupy złożyła nam też życzenia w języku armeńskim. Jezus się narodził, to najważniejsza wiadomość z wszystkich, więc radujmy się.